W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak mówić do kobiet, żebyś dostawał od kobiety o wiele większe sygnały zainteresowania, więc warto posłuchać do samego końca, bo na końcu przygotowałem coś dla Ciebie. Pierwsza ważna kwestia, zawsze się staraj mówić sensacyjnie, energicznie. Co to znaczy? Jak mówisz powoli, flegmatycznie, cicho, Twój poziom energii w rozmowie jest niski, generalnie nie będziesz ciekawy dla kobiety. To tak jak ja bym mówił tak bardzo powoli i ty byś myślał, że mówi do ciebie ktoś, kto siedzi gdzieś tam, nie wiem, w kościele i czy na lekcji w szkole i próbuje tutaj szeptem przekazać jakąś informację. To nie jest skuteczne i kobieta zawsze chce zauważyć ten wysoki poziom energii w rozmowie. Dlatego też powinieneś jej to zafundować. I oczywiście, kiedy z nią rozmawiasz, staraj się mówić do niej energicznie. Energia w głosie pokazuje, że masz w sobie ten pierwiastek atrakcyjności i właśnie dzięki temu dziewczyna zacznie się śmiać, fajnie reagować, zacznie inwestować, zacznie się do ciebie uśmiechać, bo właśnie wyczuje, że ty jesteś atrakcyjny, że masz wysoką samoocenę. Poza tym, jeśli mówisz głośno, wyraźnie, energicznie, sensacyjnie, no to już od razu widać, że ty masz w sobie to coś, tak? Masz w sobie to wewnętrzne przekonanie o tym, że jesteś fajny, że się czujesz fajny i właśnie dlatego kobiety dobrze wtedy reagują. Przecież facet, który mówi tak doniośle, no to raczej się nie boi, raczej się nie wstydzi i to wszystko razem wzięte plus ta transmisja energii, ten przekaz energii powoduje, że dziewczyna zaczyna się uśmiechać, zaczyna cię adorować, bo wyczuwa, że poznała naprawdę atrakcyjnego gościa, z którym może pożartować, pośmiać się, fascynująco spędzić czas i właśnie dlatego dziewczyna dobrze reaguje. Także popracuj nad energią głosu. Każdy z nas ma troszkę inną energię głosu. Ja mam taki doniosły głos, ale często kiedy rozmawiam z dziewczyną, to czuję, że jak do niej mówię, no to ona skupia na mnie swoją uwagę, bo ta energia w głosie powoduje, że ona czuje się podekscytowana. To tak samo jak do niej dzwonisz i ona wyczuje tą energię w głosie, po prostu z automatu kobieta będzie zainteresowana, bo ten głos, ten sposób mówienia zrobi właśnie tutaj dużą robotę. Dlatego warto o tym pamiętać, żebyś nie mówił do kobiety za cicho, niewyraźnie, w zbyt taki niepewny sposób, wypowiadając dwa słowa, bo to często świadczy o tym, że ty się boisz, krępujesz, wstydzisz, no i kobieta oczywiście też nie będzie tobą zainteresowana. Więc energicznie, sensacyjnie, z pasją, tak jak ten temat rozmowy by cię nakręcał do tego, żebyś mówił bez końca, mówiąc tak do kobiety, wypowiadając się tak przy dziewczynie, ona z pewnością będzie tobą o wiele bardziej zainteresowana, bo wyczuje, że jesteś atrakcyjny. Warto zawsze o tym pamiętać. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, rozmawiając z kobietą? No i to jest szczegół, który mógł Ci nie wpaść nawet do głowy, bo czasami chodzi o to, żeby nie rozmawiać z kobietą na siłę. Kiedy z nią rozmawiasz i zabrakło tematów, to nie musisz nic mówić. Wystarczy, że się uśmiechniesz, że będziesz wyluzowany, że spojrzysz jej prosto w oczy i właśnie wtedy ona często będzie bardziej ciekawa. Dlaczego Ty tak się zatrzymałeś w tej rozmowie? Dlaczego nic jej nie powiedziałeś? Dlaczego jej spoglądasz prosto w oczy i ona się krępuje? To wszystko często spowoduje, że kobieta Cię potraktuje o wiele lepiej. Będzie dla Ciebie miła, zacznie się śmiać, bo często też to Twoje spojrzenie stanowcze prosto w oczy sprawi, że ona się zacznie uśmiechać, ale przede wszystkim Ty poczujesz się komfortowo, bo będziesz miał takie przeświadczenie o tym, że Ty nic nie musisz, że nie musisz wcale cały czas coś do niej mówić, tylko możesz z nią posiedzieć w ciszy, czujesz się z tym komfortowo, uśmiechasz się do niej, a dziewczyna o wiele lepiej reaguje. Także zwróć na to uwagę, bo w wielu sytuacjach nieraz analizuję Wasze rozmowy na szkoleniu. No i właśnie bardzo często się okazuje, że facet mówi bez końca, bo się tak stresuje tej ciszy, bo kiedy nastanie cisza w rozmowie, to on kompletnie nie wie, co mówić, czuje się głupio, stresuje się, a to wszystko wynika z niskiej samooceny. Także warto to przepracować, inaczej może być naprawdę kiepsko. Kiedy kobieta wyczuje, że ty się denerwujesz, że ty się wstydzisz, nic z tego konkretnego może nie wyjść. I kolejna ważna kwestia,
uważaj na zbyt dużą ilość pytań. Niekiedy tutaj moi kursanci, często dziewczyny zadają pytania w kółko. A co robiłaś dzisiaj? A co robiłaś po pracy? A kiedy ostatni raz byłaś w związku? Wiesz, to czasami trafne pytanie jest ok, dobrze zadane pytanie jest dobre, natomiast jeśli ty cały czas te pytania zadajesz i nie potrafisz zabawnie skomentować jej zachowania, to też możesz wyczerpać zapał kobiety do rozmowy. No, z drugiej strony zawsze lepiej być dobrym słuchaczem niż mówcą, bo oczywiście jak dobrze potrafisz słuchać kobietę, zadajesz odpowiednie pytania, to ona o wiele więcej mówi, stara się o ciebie, sama się zachęca do prowadzenia rozmowy, interakcji, ale oczywiście jeśli ty tylko też się wypowiadasz, no to ona może zgasnąć w tej rozmowie, bo dojdzie do wniosku, że ty po prostu nie dasz jej nawet dojść do słowa. Więc trzeba to wypośrodkować. Z jednej strony powinieneś jej słuchać, z drugiej strony uśmiechaj się, zabawnie komentuj to, co ona mówi, a kiedy przyjdzie odpowiedni czas w rozmowie, zadaj pytanie, które ją zaintryguje, które uderzy w to, co było dla niej ciekawe w rozmowie, w to, co ją emocjonuje. I właśnie wtedy kobieta będzie się o wiele bardziej wypowiadać i tutaj zainwestuje dużo więcej w interakcję. Dlatego polecam wykorzystać tego typu nastawienie. Nie tylko pytaj, nie tylko mów, tylko staraj się wymiksować jedno z drugim, wymieszać jedno z drugim, po to, żeby dziewczyna też z jednej strony opowiadała, a z drugiej strony, żeby słuchała twoich zabawnych komentarzy i oczywiście, żeby doświadczała wielu tutaj przyjemnych sytuacji z tobą w trakcie prowadzenia dyskusji. Warto o tym pamiętać, bo myślę, że ta wiedza no, zmienia podejście do rozmowy, do relacji z kobietami, jeśli systematycznie stosujesz taki sposób prowadzenia rozmowy, o którym tutaj mówię, no to często pojawiają się bardzo duże rezultaty i wysoki poziom zainteresowania ze strony dziewczyny. Poza tym zawsze pamiętaj, żeby spoglądać kobiecie prosto w oczy. To spojrzenie prosto w oczy komunikuje kobiecie, że ty się czujesz komfortowo, dobrze, że jesteś pewny siebie, że jej słuchasz, więc jest to szalenie istotne, koncentrujesz jej uwagę na sobie. Kiedy nie spoglądasz kobiecie prosto w oczy, to ona siedzi, gdzieś tam się rozgląda i nawet może nie słuchać ciebie i tego, co do niej mówisz. Także spójrz jej prosto w oczy, poczujesz się pewniej, a i reakcja dziewczyny będzie dużo lepsza, bo ona się poczuje zdominowana, prowadzona i oczywiście dzięki temu będziesz miał dużo lepsze efekty. Niestety, tylko do czwartku do północy możesz pobrać pakiet 8 moich najnowszych kursów, ponad 54% taniej. Polecam, fenomenalna wiedza, ponad 120 godzin wiedzy w super niskiej cenie do czwartku do północy. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Wejdź pod spodem, pobierz to wszystko w dużo niższej cenie, a sam zobaczysz, jak wiele dobrego uczynisz w swoim życiu, wykorzystując te metody. Czarodziej umysłu, jak zwiększyć swoje poczucie wartości, generator orgazmów, fascynująca, nieoczywista rozmowa, męski charakter i nie tylko. Pobierz sobie te wszystkie poradniki, 54% taniej do czwartku do północy. Polecam, bo zmienisz swoje życie. Obiecuję. Jestem przekonany, że dzięki tej wiedzy staniesz się zupełnie innym, dużo lepszym facetem, który będzie dostawał od kobiet to, czego pragnie. Polecam. Czas się kończy w czwartek, dlatego lepiej skorzystać.